Jest 29 grudnia, a to jest kolejny, drugi z rzędu daily vlog, więc no raczej achievement to żaden nie jest, bo dopiero drugi, ale dzisiaj mogę wam zagwarantować, że będzie dużo jazdy i dużo ujęć z FPP, z pierwszej osoby, z kamery tutaj zamontowanej. No więc jest godzina 10:30 jakoś, albo nawet prawie 11:00. Więc zbieram się już na hulajkę, plecak spakowany, ja przygotowany, ogólnie jestem ubrany w to samo co we wczorajszym vlogu, ponieważ dlatego i że dla mnie to jest ten sam dzień tak naprawdę, bo znowu nie spałem, ale dzisiaj w dzień nie będę na pewno spał, bo wychodzę, no więc przestawi mi się przynajmniej tryb życia dzisiaj, no więc bez zbędnego pierdolenia. Idę jakieś śniadanie zrobić i zaraz wychodzimy na hulajkę. Chociaż przed śniadankiem można jeszcze by tak zapalić sobie, więc wpierw idę zapalić i zaraz śniadanko i potem już na hulajkę. Tak swoją drogą to jest dzisiaj mega ładna pogoda, więc na pewno chcę to wykorzystać, bo jak widzicie jest zajebiście błękitne niebo. Ja mam dzisiaj dosyć dobry humor, więc na pewno coś pośmigam. Na dole jak widać to jest wszędzie też sucho, w sensie nawet schody są suche, co czasami potrafi się deszcz tutaj utrzymywać przez 2 dni, bo one są tak jakby trochę w tą stronę pochyłe i tu woda się zbiera, ale dobra, to tam nieistotne. Ale jak widzicie, tutaj też jest sucho, no i ogólnie ogród wygląda jak burdel, bo była jesień, teraz jest zima, więc nikt tego nie ogarnia. No i walić na ogół to tutaj, o, tu macie mój pokój, więc teraz palę ślugawka, jem śniadanie i trzeba iść. Dobra, fajeczka spalona. Zamykamy drzwi. Zasuwamy drzwi. Dobra, to teraz jakieś szybkie śniadanko, czyli pewnie wezmę sobie sałatkę po prostu. W ogóle. No. A wezmę sobie. No, czyli sałatkę, bo jest na wierzchu. Więc nałożę sobie, zjem i jak najszybciej wyjść, bo zasnę zaraz chyba na stojąco. Dobra, jednak szybkie dwa serki, bo sałatka to nie wiem, czy jest w ogóle jeszcze świeża. Więc szybkie dwa serki i wychodzę. Tylko jeszcze jedno info. Mianowicie to, że niedługo powinienem mieć nowy telefon. Więc no, będą w lepszej jakości zdecydowanie vlogi. A telefon, nad jakim myślę, to jest LG G6, tylko że nie jest zbytnio dostępny w żadnej sieci tutaj. Tylko jest to LG V30, który jest prawie 2 razy droższym telefonem. Chociaż w abonamencie nie wypada to aż tak źle, tylko że ta pierwsza ta przedpłata, czy jak to tam się nazywa, jest dość wysoka, więc musiałbym na to zarobić. A ja jestem na ogół leniwy i mi się za bardzo nie chce, szczególnie że chcę jeszcze pojechać do Polski. Więc no, nie wiem jak to wyjdzie z tym telefonem. Fajnie by było, jakby miał szerokokątny obiektyw, bo jak osoby, które widziałeś tam moje starsze vlogi z lutego mniej więcej, jak jeszcze nie zgubiłem LG-ka po pijaku, no to ten. No, ten szerokokątny jednak fajnie wypadał jeszcze ze stabilizacją, więc fajniej to zdecydowanie wyglądało. Bo na ogół mi się cholernie trzęsą ręce, nie wiem, Parkinson czy coś takiego w tym wieku. Więc no, bez zbędnego już przedłużania, po prostu zjadam to, zakładam kamerę na siebie i jadę na park, póki jest ładna pogoda, chociaż niby cały dzień ma być ładna pogoda, ale to się dopiero okaże, więc widzimy się już zaraz na kamerce. Nowa muza, nowy sezon, my robimy to. Monak elfuzuje, multibija, robisz to. Jak wbijamy w klubie, one chciałyby nas mieć. To jest nowy wymiar, jak rozumiem, zbijaj 5. Moc 2 milionera, myślę dużo wyżej. Chyba przeżyłem największe załamanie w moim życiu. Przyjeżdżam sobie na park po naprawdę długiej, męczącej drodze, bo mam dość daleko na ten park. Znaczy, sama droga jest dosyć krótka. Jeżeli idzie się samochodem, a jeżeli idzie się z buta na rowerze, na hulajnodze, czy nie wiem, na pleca w prostytutki, no to trzeba naokoło dosyć, bo nie ma chodnika na jednej drodze, a też tam poboczem tak średnio iść, bo jest chujowo. Więc po prostu pokażę wam, o co chodzi z tym, że się załamałem. Jak widzicie, ten asfalt cały, który tutaj jest, jest mokry, są rampy suche, kawałki przy rampach są suche, ale sam ten asfalt jest mokry, a rampy są metalowe, więc jak miał mokre koła, wjedę na rampę, no to mam przejebane, krótko mówiąc, więc czeka mnie najwyżej jakaś mała sesyjka spokojna, żeby się nie rozjebać.
No i poczekać będę musiał, aż po prostu to wszystko wyschnie. Dobra, wokół rury jest mniej więcej sucho, także da się jeździć. Więc chwilę sobie tutaj pośmigam na rozgrzeweczce, na rurze oczywiście i ewentualnie tutaj na tym boksie. No a potem się zobaczy, może coś się większego pokatuje. Dobrze byłoby sobie przypomnieć triple whipa, nie? Więc no, zaraz się okaże, jak to wyjdzie i później może coś fajnego na tym kwaterku, bo jest mega zajebisty. No to jestem już w domu, jak widzieliście trochę pojeździłem, dość sporo klipów, wsiadły też niektóre fajne rzeczy, nie wszystko oczywiście udało się nagrać, no ale trochę czasu straciłem na to, aż tam wyschł skatepark, wyschnął, nie wiem, no, coś tam zrobił skatepark, więc no dopiero po jakieś pół godzinie mogłem jeździć. No ale i tak pojeździłem dość dużo, mógłbym dłużej, ale stwierdziłem, że nie ma po co, bo i tak już zrobiłem wszystko co chciałem. I no muszę wyrobić sobie na nową kondycję tak naprawdę, bo no dwa miesiące niejeżdżenia wiadomo, że miało na to wpływ. No więc zobaczymy co będę dalej robił dzisiaj. Pewnie będę w coś grał, albo nie wiem, gdzieś może wyjdę. Na to też jakaś tam szansa jest, więc to się zaraz okaże. Jest godzina 9 wieczorem, no to trochę pospałem, ale nie za długo, tak żebym się położył i tak wieczorem, żebym się znowu, znaczy żebym się przestawił na normalny tryb spania, że spać w nocy, a żyć w dzień, a nie na odwrót. Więc teraz będę montował vloga, ale wpierw pójdę umyć włosy. No i na tym się chyba zakończy mój dzień.